Wczoraj specjalnie dla państwa ruszyliśmy z nową telewizją informacyjną w Polsce 24. To rzetelna, solidna dawka informacji 24 godziny na dobę. Od dziś mogą państwo nas oglądać również na w dotychczasowych pozycjach telewizyjnych. To są prawdziwe polskie wiadomości, prawdziwe i rzetelne. Zapraszamy, żeby państwo byli codziennie, również dziś w tym poranku z nami. Tygodnie przygotowań, długie godziny prób i wiele nieprzespanych nocy. Wszystko po to, żeby ogłosić dziś z dumą. 2, 1. Jesteśmy. Jak się macie? Ktoś spał w ogóle? Telewizja w Polsce 24 to nowa stacja informacyjno-publicystyczna, która codziennie będzie dostarczać państwu rzetelnych informacji. My mówimy nowa telewizja, bo to rzeczywiście jest zupełnie inny produkt i w naszej ocenie zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o informacje. Widzom, którym jakiś czas temu, dokładnie w grudniu ubiegłego roku, ukradziono telewizję, potrzeba takich treści. Widzowie, którzy po 20 grudnia zostali pozbawieni swoich ulubionych programów, mogą odetchnąć w spokoju. Na antenie w Polsce 24 będą mogli spotkać swoich ulubionych prowadzących oraz zawsze o 19:30 zamiast mętnej wody otrzymać garść najważniejszych wiadomości. Zespół, który tworzy ten program, doskonale się zna. To są ludzie sprawdzeni w boju. Jesteśmy zespołem, który się lubi i szanuje. I zdecydowanie mam nadzieję, że będziemy ze zdwojoną energią pokazywać wszystko to, co się dzieje, i mamy już sygnały. Przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce i oczywiście to będziemy robić. Ja mam ogromną nadzieję i wierzę w to bardzo głęboko, że tacy będziemy, że będziemy przede wszystkim programem mądrym i z takim mądrym przekazem będziemy trafiać do widzów. Jestem o to spokojny, bo przecież ci ludzie, których będą państwo widzieć na ekranie, to są stare wygi dziennikarskie, które przecież w tym zawodzie przepracowały wiele, wiele lat, no a więc o ten efekt końcowy jestem naprawdę spokojny. W Polsce 24 to nie sam wieczorny dziennik. Stacja nadaje 24 godziny na dobę, dzięki czemu nasi widzowie mogą liczyć na szeroki wachlarz pozycji programowych. Wystarczy spojrzeć na naszą ramówkę od samego rana. Magda Ogórek i Rafał Porzeziński to jest jedna para prowadząca poranek, druga to będzie Małgorzata Obczowska, Jacek Łański, małżeństwo. Bardzo ciekawe na pewno spojrzenie na różne sprawy. Od samego rana też już dajemy flesze informacyjne, żebyśmy cały czas trzymali rękę na pulsie. Marta Piasecka, Damian Stanisławski, Marta Kosik, to są takie osoby, które te informacje będą państwu prezentowały. A później idziemy w takie absurdalne poczucie humoru, bo codziennie o godzinie 18 Wojtek Bied, Droń, Rafał Jarząbek, Konrad Hryszkiewicz, czyli program bez spiny. Takie nazwiska gwarantują, że nowa telewizja naziemna w Polsce 24 przyniesie widzom nową jakość i emocje, których często na rynku medialnym brakuje. My nie będziemy na pewno pływać w jakiejś mętnej, brudnej wodzie. Chcemy pływać tak, żeby ta informacja była jasna, klarowna i rzetelna. Nie będzie brakowało naszych komentarzy, ale także bardzo szerokiej perspektywy. Będąc ponad, z dystansem, z odpowiednim spokojem i dojrzałością podchodząc do newsów, że będziemy zyskiwać widzów, że widzowie będą z nami. Razem stanowimy naprawdę taki mocny, pełen energii, optymizmu zespół i razem możemy dużo. Spotkajmy się w Polsce 24, bo tu jest Polska. Rafał Jarząbek, Wiadomości. A opinie na temat naszej nowej stacji został zapytany również nasz gość wczorajszych wiadomości, gość Michała Adamczyka, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Proszę posłuchać, co nam powiedział. Może takie krótkie pytanie, proszę również o krótką odpowiedź. Jak panu się podoba nasze nowe studio w nowej telewizji w Polsce 24? Podoba mi się i podoba mi się, proszę państwa, to, że jest jakaś konkurencja także tutaj, w tym naszym gronie, bo ja to uważam, że to jest wszystko jedno grono, chociaż oczywiście są jakieś tam różnice, ale generalnie rzecz biorąc, to, że są w tej chwili dwie stacje, to jest szansa na to, że ilość ludzi, którzy będą słyszeli prawdę w telewizji, będzie większa. Poza tym są różne wrażliwości, różnego rodzaju poziomy odbioru, poziomy intelektualne i tutaj też trzeba to brać pod uwagę. Sądzę, że państwa stacja tutaj jest
będzie w stanie zaspokoić oczekiwania w tej części naszego społeczeństwa czynnego politycznie i chcącego odrzucić tą władzę, która może no, z nieco większym dystansem odnosi się do tego wszystkiego. Spróbujmy zaprosić też premiera Donalda Tuska, zobaczymy, czy przyjmie zaproszenie. To był głos Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, o naszej nowej telewizji, telewizji w Polsce 24. A teraz oddaję głos naszym prowadzącym, prowadzącym poranek telewizji w Polsce 24, Małgorzacie Obczowskiej i Jackowi Łęskiemu. Kłaniam się Państwu, do zobaczenia.